Cześć kochani, dzień dobry, jesteście na kanale Kawa Najpierw, ja jestem Aga i witam Was w siódmym vlogmasie 7 grudnia w czwartek. Jeżeli oglądacie to innego dnia, to w niczym to nie przeszkadza i tak możecie posprzątać swoją lodówkę, bo to dzisiaj będziemy w tym filmie robić, posprzątamy i lodówkę i przy okazji wyczyszczę swój ekspres. Jak widzicie, lodówka z zewnątrz no tak wygląda na co dzień, mimo przecierania. Kurz się na niej osadza cały czas, natomiast jeżeli chodzi o środek, to zostało nam 2,5 tygodnia do świąt, do Wigilii, dlatego trzeba tym się zająć jak najszybciej, bo już niedługo powoli będziemy robić inne rzeczy i będziemy przy okazji robić też i planować zakupy, więc warto wiedzieć, co mamy w lodówce, co warto kupić. Pieczarki firmy Ole serdecznie polecam do pizzy. Są dużo smaczniejsze, bardziej pieczarkowe niż świeże pieczarki, jeżeli chodzi właśnie o zapiekanie na pizzy. Więc tak, w pierwszej kolejności wszystko wyciągam z lodówki, żeby potem ją od środka dokładnie umyć. W butelce mam płyn do mycia kuchni z Lidla. Przelałam go do tej mojej butelki z Leslie. Leslie mi się skończył, a miałam jeszcze gdzieś tam otwartą butelkę właśnie z tym lidlowym płynem i powiem Wam, że nie jest on moim ulubionym, ale chcę już go wykorzystać do końca. Jakiś czas temu wyciągałam wszystkie szufladki i półki z tej lodówki, bo staram się gdzieś tam regularnie utrzymywać porządek w tej lodówce. Natomiast jeżeli Wy nie czyściliście lodówki przynajmniej miesiąc czy dłużej, to wyciągnijcie wszystkie półeczki, wszystkie szafki i wyczyśćcie je albo pod prysznicem, albo w wannie, bo tak będzie najwygodniej. Potem rozłożycie to wszystko na ręczniku, żeby samo sobie wyschło. Natomiast jeżeli chcecie opróżnić na przykład zamrażarkę i ją dokładnie wyczyścić, to najlepiej robić to właśnie zimą, kiedy jest temperatura najlepiej, jeżeli jest poniżej zera, bo wtedy jedzenie, które macie w zamrażarce, nie rozmrozi Wam się i teraz zimą jest najlepszy czas na rozmrożenie i wyczyszczenie zamrażarki, bo możecie to jedzenie po prostu wynieść na balkon czy na taras.
Lodówka czysta, wiem co mam, wiem co muszę kupić, więc można teraz spokojnie robić listę zakupów, powoli już myśląc o świętach, bo tak jak mówiłam, zostało już 2,5 tygodnia, coraz bliżej, także też polecam Wam zastanowić się, co będziecie robić, skonsultujcie z rodziną, co kto gotuje, co kto piecze i to bardzo ułatwi Wam sprawę tuż przed świętami. Na koniec zostało mi tylko odkamienienie ekspresu i dokładne wyczyszczenie i czyszczę go całego razem z całym blokiem kawy. I przy okazji dziękuję Wam, że ze mną jesteście, że oglądacie ten film. Proszę Was o łapkę w górę, o komentarz. Dajcie znać, co tam dzisiaj sprzątacie, co robicie i czy zaczęliście już swoje porządki przedświąteczne, czy jeszcze uważacie, że macie sporo czasu. Ja tymczasem z Wami powolutku będę się żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam mocno. Pa! Thank you.